życzę ci dziś. Sto lat, sto, jak spłatka, jak znud. Sto lat, sto, życzę ci dziś. Sto lat, sto, słodki jak miód. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Gali Życzeń. Drodzy Państwo, naszym gościem w dniu dzisiejszym jest wspaniały artysta, działacz społeczny, radny powiatu gliwickiego, lider zespołu BAR, Gienek Loska. Drodzy Państwo, a dzisiaj tak wspaniale ugościła nas oberża Czarny Koń, która znajduje się przy zamku w Chudowie. Gienku, witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, cześć, serdecznie Podobno witam. Ty znasz to miejsce, w którym Znam dzisiaj to miejsce, jesteś. Bo to jest blisko mojego domu i ja tu często jeżdża, nie powiem na co, ale na smażono makrela z warzywami, specjalność zakładu. O, smakuje mi to i jest znacznie tańsze niż nad polskim morzem. No i pięknie. Więc zapraszamy wszystkich Państwa właśnie tutaj do oberży Czarny Koń na makrele, a już za chwilę będziemy słać życzenia. Drodzy Państwo, to jest program Gala Życzeń, więc oczywiście nie może zabraknąć życzeń. I w dniu dzisiejszym pierwsze życzenia płyną do pana Tadeusza Pytlowskiego z Jejkowic. 2 września urodziny obchodził właśnie Tadeusz Pytlowski z Jejkowic i z tej okazji zdrowia życzymy z serca całego, nocy przespanej, dnia spokojnego, zadowolenia z chwili każdej, radosnej, abyś w swym sercu co dzień miał wiosnę, a w myślach wspomnień wiele wspaniałych, spełnienia marzeń, dużych i tych małych. Najserdeczniejsze życzenia z okazji 80. urodzin przesyłają żona Jadzia, córka Bogusia, syn Wiesław, synowa Henia, zięć Krystian oraz wnuki Monika, Karolina, Kamil, Artur z żoną Klaudią oraz prawnuki Natalia i Bartek. Drodzy Państwo, przepiękne życzenia dla pana Tadeusza od wspaniałej, dużej rodziny i z tej okazji dedykacja muzyczna Duo Retro Tęczowy Most. Ciebie most stęczy na niebie, po nim łatwo mi będzie przejść prosto do ciebie. Ty na drugim brzegu czekasz za mną stęskniona. Przejdę most, trafisz wprost w moje ramiona. Most miłości z kolorowej tęczy, kiedy kochasz, zmienia los bieg. Nocą nie śpisz, tęsknota cię męczy. Miłość czeka, przejdź na drugi. Most miłości z kolorowej tęczy, kiedy kochasz, ujrzysz go we śnie. Lecz gdy tylko uczuciem się bawisz, noc się skończy, tęcza uczuć będzie lśnić
do końca świata. Za uczuciem każdy gna prosto przed siebie. Złączył nas barwny most z tęczy na niebie. Most miłości z kolorowej tęczy. Kiedy kochasz, zmienia losu bieg. Nocą nie śpisz, tęsknota cię męczy. Miłość czeka, przejdź na drugi brzeg. Most miłości z kolorowej tęczy. Kiedy kochasz, ujrzysz go we śnie. Lecz gdy tylko uczuciem się bawisz, noc się skończy, wstanie nowy dzień. Noc się skończy, wstanie nowy dzień. Noc się skończy, wstanie nowy dzień. Jenku, ja cię nie byda pytał o śląskość, bo my cały czas my się znamy już jakiś czas z tego względu, że niedaleko siebie mieszkamy, nie? Bo ty mieszkasz w Przyszowicach, my mieszkamy w Gierałtowicach. Ty mu też, też się spotykamy oczywiście na koncertach i wiem, że ty dobrze poradzisz gadać, a zawsze naszego gościa się pytamy. Ciebie się nie byda pytał, bo już każdy wie. Ale Jenku, mnie tak się zastanowią, skąd się wzięła nazwa BAR? Czy to jest z tymu, że żeście się w barze spotykali? Nie, tak to idzie tłumaczyć, wiesz, że ten skrót bardzo atrakcyjno rozrywka. Niech to sami ludzie ocenią, bo muszą tak zrobić. Aha, a powiedz mi, jak to było z tym początkiem tej kariery, z tym zamiłowaniem do muzyki, z tego, że żeście zaistnieli jednak na tej naszej scenie? No to już było 25 lat temu, także jubileusz pomału jest, a zaczęło się banalnie troszeczkę, bo rodzice ze szkoły w Paniówkach mieli się też zaprezentować na festynie takim rodzinnym. No i my postanowili zrobić taki zespół. 7-osobowy wtedy. No i tak to fajnie wyszło, że były wójt powiedział: panowie, fajne to jest. Ciągnijcie to, bo to się będzie ludziom podobać. No i tak się stało. Nagrali mnie na kasecie jeszcze pierwsze nagrania, bo się zgłosiła firma fonograficzna. No i się okazało, że po tym to nieistniejącym już Radiu Top było na pierwszym miejscu dość długo, obsłuchało się i tak się zaczęło. I poszło. I zaczęli dalej robić. A taki wasz flagowy hit? No teraz to w Gołym Biorze. No bo wszyscy znają. Kiedyś było Wiśtawio na początku jeszcze. No ale Gołym Biorze to faktycznie mi ta muzyka, ten tekst też łazi cały czas po głowie. No i to też widać na YouTubie, no prawie Kamil, bardzo dobrze. Wyświetleń. No. Bardzo dobrze, że ci chodzi po głowie, bo drodzy Państwo, Gołym Biorze na pewno dzisiaj się pojawią w Gali Życzeń. Życzenia płyną do Rybnika, do dziadka Krzysztofa. Przyjmij najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Niech wszystko, o czym pomyślisz w tym szczególnym dniu, spełni się. A za twoją dobroć los niech ci stokrotnie odpłaci. Wspieraj dalej wszystkich w swym wspaniałym życiowym doświadczeniem, a w zamian otrzymuj szacunek, miłość i zrozumienie. Żyj nam 100 lat dla najlepszego dziadka Krzysztofa z okazji 75. urodzin. Najszczersze życzenia przesyłają wnuczkowie Ania, Marcin i Zuzia z Rybnika. Specjalna dedykacja, o której już mówiliśmy, zespół BAR i Gołym Biorze.
kiedy zbliża się sobota. Żaden z nich nie umi spać, każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. Może szymla, może siwka, czerwonego albo byczka. Wszystko jedno do pieruna, Nele zrobi mi czempiona. Gołym biorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hopy mają, że na niebo zaglądają. Gołym biorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziąchy mają, a na niebo zaglądają. We niedziela będzie liba, przyjdzie Antek Erwin Ziga i na niebo patrzeć bydą, czy gołębie już nie idą. Żeby lepiej się siedziało, to flaszeczka trzeba mało. Kotki bydzie co nie miara, o nagrodach, o pucharach. Gołym biorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hopy mają, że na niebo zaglądają. Gołym biorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziąchy mają, a na niebo zaglądają. A po lotach są debaty, liczą zyski, liczą straty. No i myślą zaś o lotach, bo za tydzień zaś sobota. Gołym biorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hopy mają, że na niebo zaglądają. Gołym biorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziąchy mają, a na niebo zaglądają. Panie Gienku, bo Gołębiorze to jest bardzo fajny utwór. Ja go bardzo lubię. A na Śląsku jest też taka tradycja, nie? Z gołębiami. Jak to jest u pana? Czy to jest też hobby, czy nie? No u mnie gołębie były, ale jeszcze za kawalera w domu rodzinnym. Teraz nie ma gołębi, no bo to potem i plac fajny zanieczyszczą, nie? Tak troszeczkę jest... Pomaraszą. No, żona by miała za złe, że gołębie może są, nie wiem, ale tak myśla. Ale za małego, za bajtla, to gołębie były w domu zawsze, opatrz imą. I pamiętam, kiedyś takie gołębie my mieli, nazywały się luksy. I ją kiedyś na motorower wziął do skrzyneczki, na zadek, na tak zwany gipek halter, wcietnął 6 gołębi i żech je wywiózł, taki lot żech im zrobił. No może w linii prosty było 3 kilometry. 3 kilometry było w linii prosty. No i się okazało, że żaden nie przyszedł do domu. No szmaryżek dostał, bo upa się kapnął, że ja to wywiózł te gołębie i one nie przyszły. No ale no, tak się złożyło, to były gołębie typowe na mięsko do dzieci, a nie na loty. Już do lotów. No, ale musimy to spróbować. A pan im zrobił wyprawę. Wyprawa, ale bliziutko wyprawa. Ja myślę, że one przyjdą, bo one widziały dom, jak do góry wyfrunęły, nie? No a nie przyszły. A Gienku, powiedz mi, bo nazwisko Loska to nie kojarzy się ino z muzyką, ale również ze sportem. No, się muszę przyznać, boś tego na początku nie powiedział, że ja był na początku takim menedżerem od syna. Ja go pilnował w tych początkowych okresach kariery. No, szło mi dobrze, jak potem się zawodowcy tym nim zajęli, to już tak dobrze nie było w różnych okresach, ale początki były takie, że tata musiał pilnować go, bo on nie miał głupot żadnej w głowie, żeby coś go ciągło pobocznie, ale jednak były takie sytuacje, że w niektórych klubach jak grał, 100 km na treningi miał, no i były takie momenty, tata,
Dej na ropa, bo nie mógł jak zajechać. Nie miał za co. No, takie były okresy. Tata był oczywiście doł. Tata mu doł, bo to miało sens. I po czasie widać, że rzeczywiście były dobre posunięcia z mojej strony. Opowiedz telewidzom właśnie o karierze. Na pewno nasi telewidzowie są ciekawi, jak to było z karierą, bo o twojej karierze cały czas będziemy gadać, a opowiedz coś, jak to było z tym twoim synem. No zaczął, jak miał 10 lat. Nawet troszeczkę wcześniej może niż 10 lat, ale w tympie paniówki, tu niedaleko boisko widać stąd, zaczął grać. No potem go zauważył na jakimś tam turnieju tych dzieci taki trener z Knurowa, Grzegorzyca. No i powiedział, przyjdź na trening, popróbujemy. Do Piasta Gliwice. No i był w Piaście Gliwice jakiś czas. No potem z tego Piasta za daleko było, bo już przychodził czas zmiany szkoły, gimnazjum. No i to potem było dość daleko, uciążliwe. Nie było bezpośredniego autobusu do szkoły, do Gliwic. No i poszedł do Gwarka Ornontowice grać. Tam był też trochę czasu. Dobrze, bo on już grał w takim młodym wieku w seniorskiej lidze. To była też dobra szkoła do niego. No i potem przyszedł czas, żeby wybrać szkołę średnią. No i to tak już pod tym kątem sportowym się wybierało ta szkoła. On właściwie też nie decydował o tym, jaka to będzie szkoła, ale decydowali rodzice przeważnie. No i o tata, nie? Bo mama się nie zdąża. No i szkoła sportowa w Tychach my wybrali. No ale był tam półtorej roku, liceum sportowe, półtorej roku. No się okazało, że takie tam były troszeczkę nieporozumienia między Gwarkiem Orontowice a Tychami odnośnie prawa do zawodnika. No. No i postanowiliśmy, że to musi coś się zmienić, bo tak nie może być, żeby synkowi w głowie mieszać za bardzo. Problemami karego nie dotyczą. No i po półtorej roku trzeba było zmienić te liceum na liceum sportowe w Zabrzu, w Mikulczycach. No i poszedł do tego Zabrza. No i w Zabrzu ta szkoła skończył. I mu powiedział, Tomek, jak ty ta szkoła skończysz, to ja się chyba z tobą napija, bo to jest niemożliwe. Herbaty, no, oczywiście herbaty. Herbaty, oczywiście, tak. Bo bardzo dobro. Bo teraz się napijemy. Bo ja mu kiedyś zeszyty przeglądał, to on miał jeden zeszyt i od ty do tej strony miał polski, i od ty drugi, od ty do tej matematyka. No po prostu ta szkoła tak odpuszczą. Oni... Ale był mocny właśnie w tym, co jest dla niego najważniejsze, czyli w piłce nożnej. Był mocny, faktycznie, ale okazuje się, że w szkole też nie był słaby uszy, bo matura zdołał. Także druga otwarta mu do dalszej nauki, jeszcze jak będzie chciał oczywiście. No i po tym już się zaczęło, już profesjonalny kontrakt po tym w rezerwach Górnika Zabrze podpisał, jak już w tej szkole sportowej był w Zabrzu. No a po pewnym czasie poszedł na wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. I to był taki fajny ewenement, co się nie zdarzył. Dwa awanse w ciągu jednego roku. Z Rakowem Częstochowa z drugiej ligi do pierwszej ligi, bo grał pół roku. Pierwsze półrocze. I Górnik Zabrze go ściągnął do siebie. Skrócił wypożyczenie, okres wypożyczenia. Ściągnął go do siebie i zagrał od pierwszego meczu w pierwszej lidze w Górniku Zabrze. No i Górnik praktycznie nie miał szans na awans do ekstraklasy. Stał do końca tego sezonu w bramce, no i się okazało, Górnik awansował. Pięknie, drodzy Państwo, i takie historie są bardzo inspirujące. Młody człowiek, który dążył do celu, grał w piłkę, można to również połączyć z muzyką, ale o tym już za moment. Drodzy Państwo, a kolejne życzenia płyną do pana Artura Riger, który 1 września obchodził swoje 50. urodziny. Półwiecze minęło, kolejne się zaczęło. Niech będzie szczęśliwe, dla ciebie życzliwe. Niech będzie ciekawe, zaskakujące, w przyjemności obfitujące. Spędzone w zdrowiu, bez pośpiechu, z każdym dniem pełnym uśmiechu.
I te życzenia są od żony Moniki, syna Rafała oraz córki Doroty z mężem Grzegorzem. A muzyczną dedykacją jest utwór Tomasza Calickiego To już 50 latek. Cieszę się tym wszystkim, co dał los. Wiarę mam, nadzieję też i śpiewać chcę na głos. To już 50 latek, na setkę mam zadatek. Gdy w żagle wieje wiatr, przede mną cały świat, ciągle chcę się żyć. To już 50 latek. Hartowało mnie, nie ruszy mnie byle co. Więc zaśpiewajcie 100 lat i życzcie mi, by spełnił się mój sen. W górę szkło za przyszłe dni i wznieśmy to hast ten. To już 50 lat. I kolejne życzenia. W tym pięknym dniu urodzin serdeczne życzenia. Niech każda chwila przynosi wszystko to, co w życiu najpiękniejsze. Radość, miłość i wielkie szczęście. Dla mamy Joasi z Pawłowic z okazji 65. urodzin dużo zdrowia oraz pogody ducha każdego dnia życzą dzieci z wnukami. Wszystkiego dobrego i moja piosenka, moje koło. Starzejesz się, rada ci dom, pierzy cię na wesoło. Obrykaj dres i siadaj na te koło. Na kole moga zwiedzić cały świat, nie prześcignie mnie nawet mały Fiat. Jak jada frenki, obracają się,
to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada frelki, obracają się. To chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Żonka mi do dom, kajcie ho pierwie. Siedli się w doma, pogodomy się. Jo tam zawiela, z nią nie dyskutuja. Mam swoje koło, czasu nie marnuja. Na kole mogę zwiedzić cały świat. Nie prześcignie mnie nawet mały Fiat. Jak jada frelki, obracają się. To chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada frelki, obracają się. To chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak masz problemy, to nie staraj się. Siadaj na koło i zrelaksuj się. Jo, tak już jeżdża, dobry pora lot. Taki żeś sposób na zdrowe życie znów. Na kole mogę zwiedzić cały świat. Nie prześcignie mnie nawet mały Fiat. Jak jada frelki, obracają się. To chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada frelki, obracają się. To chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Zwiedzić cały świat. Nie prześcignie mnie nawet mały Fiat. Jak jada frelki, obracają się. To chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada frelki, obracają się. To chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Drodzy Państwo, tak jak mówiliśmy wcześniej, sport i muzykę można bardzo fajnie ze sobą połączyć. Naszym dzisiejszym gościem w gali życzeń jest pan Genek Loska, z którym w międzyczasie przeszłam na ty. Genku. No mnie to jest bardzo miło. Drodzy Państwo, jest nam tutaj tak wesoło, że postanowiliśmy mówić do siebie po imieniu. Genku, powiedz nam właśnie, jak to jest z tym sportem i muzyką, bo wspominałeś o wnukach. No bo to moja rodzina jest tako i usportowiono, i umuzykalniono. Mhm. Żona troszeczkę też tam gro, córka grała, Tomek też się uczył grać kiedyś. No i to jest fajne takie połączenie. Jest wesoło w tej rodzinie, a wnuczki, moje bliźniaczki, Lenka i Wiktoria, no też w stronę sportową troszeczkę idą, bo trenują piłkę nożną i teraz zostały nawet niedawno powołane do reprezentacji pod okręgu Zabrze. Ojej, także no, to pięknie. Fajnie. A w jakim wieku są wnuczki? 10 lat. O, no to już to fajne, jest początek, to ale dziewczyny. Ale one coś z muzyką mają, są związane? Tak, no, Lenka się uczy na gitarze już chyba rok. No. To pięknie. No to oczywiście podzielają pasję i dziadka, i wujka. I wujka, ja. Tak jest. Super, no tako rodzina i umuzykalniono, i usportowiono, no to można pozazdrościć. Ale tata nie jest taki usportowiony, to już, no, ale to może przez wiele. To może szukamy. Po dziadku to, słuchaj Genku. A to ty ale nie kopiesz futbal? Nie kopię. Ja tak za bajtla kopał troszeczkę, no, ale tak bardziej amatorsko. Nie było to nic profesjonalnego, a bardziej pasowały mi sporty siłowe, czyli rzut kulą, rzut oszczepem, takie sporty. No ale zacięcie do sportu jest w rodzinie. No jest. Więc drodzy Państwo, jak my się tak fajnie już pogodali, no to ślijmy życzeń moc.
Pani Mariola Wawrzyńczyk obchodziła 3 września swoje 50. urodziny. Życzenia biegną do przowa. W dniu Twych 50. urodzin życzymy Ci dużo zdrowia i marzeń spełnienia. Niech Ci znikną troski i zmartwienia. Niechaj szczęście Tobie sprzyja, a to, co złe, niech Cię omija. Dobry Pan miłością niech Cię otacza, a anioł swe skrzydła nad Tobą roztacza. Pamiętaj, w życiu nie ma czego żałować, a urodziny trzeba hucznie świętować. I tak też dzisiaj zaraz zrobimy. Wzniesiemy toast, życzenia złożymy. Niech uśmiech na Twej twarzy zagości, bo dom Twój pełen będzie gości. I tutaj dedykacja zespół Duo Phoenix. Życzymy szczęścia. Siadamy przy rodzinnym stole, bo to szczególny jest Twój dzień. Już oczka mrugają w rosole, a na torcie pyszni się krem. Prezenty, życzenia, owacje, niech gwiazdka nie zagaśnie przez 100 lat, a róże jak zawsze w wazonie, i wszyscy śpiewają tak. Życzymy Ci, życzymy szczęścia, niech Bóg w opiece ma Twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń. Życzymy Ci, życzymy szczęścia, bez niego jest tak trudno żyć, więc spróbuj słowa te pamiętać. Na wszystkie zwyczajne dni toastom dziś nie będzie końca. Ze szczęściem się nie trzeba przecież kryć, bo w lampkach są promyki słońca. Ze słońcem weselej żyć. A kiedy śpiewy już umilkną, kolejny się rozpocznie znowu dzień. Pomyślisz, że warto z rodzinką raz w roku swój przypomnieć wiek. Życzymy Ci, życzymy szczęścia, niech Bóg w opiece ma Twój dom. Na wszystkich życiowych zakrętach podaję swą ojcowską dłoń. Życzymy Ci, życzymy szczęścia, bez niego jest tak trudno żyć, więc spróbuj słowa te pamiętać. Na wszystkie zwyczajne dni a wszystkim dzieciom z okazji rozpoczętego roku szkolnego życzymy, i tym grzecznym, i tym niegrzecznym, życzymy samych sukcesów w nauce, piątek, szóstek, niekiedy dwójki,
ale w każdym razie wszystkiego dobrego i żeby mama nigdy nie miała i tata zastrzeżeń do waszej nauki. Wszystkiego dobrego, kochane dzieci. Najważniejszy, gdy wszystko nagle zmieniono się, jak na świat przychodzi twój pierwszy bajter i ojcami z tobą. Te nasze dzieci, tak kochane, choć nerwują czasem cię, tym coś przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. One są przecież całym moim życiem, czuwasz nad nimi, wierzyć w nie chcesz. Chcesz, by one były twoim odbiciem. Chcesz, by zawsze kochały już cię. Te nasze dzieci, tak kochane, choć nerwują czasem cię, tym coś przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. A jak już przyjdzie dzień spodziewanie, gdy chcą przekroczyć domu swego próg, niech nic złego im się nigdy nie stanie. Niech w swej opiece też moich Bóg. Te nasze dzieci, tak kochane, choć nerwują czasem cię, tym coś przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. Te nasze dzieci, te nasze dzieci, tak kochane, bez nich życia nie ma nie. I choć na wieczór słaby znów lecisz, wszystko to wstrzymiesz, bo kochasz je. Skończyły już się wakacje, nie? Ale możemy powspominać, bo to nam pozostało. Gienku, co żeś robił w te wakacje? No nic takiego atrakcyjnego, bo przez tą pandemię, no to wiadomo, że troszeczkę strach jest się ruszać. Ale widzę, że żeś się trochę opalał, bo masz fajną pewnie kawę, się fajną śniado cera. Zawsze taki bladziuch, ale jest trochę niekiedy opalony, tak mi go dają. No, nie było nikaj takich wypadów dłuższych. Każdego roku były takie wypady. Chociaż ją duży jak na 10 dni raczej nie wyjeżdżą, bo i blokują grania. No to wiadomo, w naszej branży to tak jest. I poza tym za domem za długo nie wytrzymia. Tęsknisz. Tęsknia. 2 tygodnie to by było do mnie za dużo już. Takie krótkie wypady były w tym roku. Szczególnie z tymi moimi wnuczkami małymi. Mamy uciecha wyjechać gdzieś na 3-4 dni. Takie krótkie wypady. I niedaleko też. No a żona jeszcze marzy o tym, żeby nad morze we wrześniu się wybrać. No. Aha, może się uda. To
Piękne, morze nad morze. Piękne marzenia, piękne marzenia takie do spełnienia, Genku. Ale ja ciebie często widzę z tymi wnuczkami, bo my się cyli niedawno też w ten, w lodziarni, nie? Ty żeś był z nimi na lodach, widzę jakieś desery, tego, no to dziadek tam... No dziadek musi stawiać, to nie ma inaczej. Po to jest dziadek. No. No i tak, wakacje się skończyły, teraz czas do szkoły, a drodzy Państwo, a my w tym momencie zapraszamy Państwa na reklamy.